towarzyszowi Stalinowi, genialnemu wodzowi i nauczycielowi. Te moje zapiski postanowiłem Hitlerowi zadedykować. To jest towarzysz, na którym ja mogę polegać. A te moje zapiski postanowiłem Churchillowi zadedykować. A te moje zapiski jemu zadedykuję. Słońcu naszego narodu. A te moje zapiski chyba będę musiał prezydentowi Raczkiewiczowi albo generałowi Sikorskiemu zadedykować. Jednak muszę te moje zapiski Stalinowi zadedykować. Takim to sposobem ja, młodszy lejtnant Armii Czerwonej, Michał Zubow, nocą 17 września 1939 roku na czele mego plutonu wkroczyłem do burżuazyjnej Polski. Hurra! 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 Ech! Żeby mnie moja Dunia mogła wtedy zobaczyć. Jestem teraz w Wilniusie. Nasz batalion stoi w koszarach przy ulicy Wilkomirskiej, ale nam, oficerom, komendantura dała pozwolenie na ulokowanie się prywatnie. Zamieszkałem przy Kalwaryjskiej, u nauczycielek. No, kobiety podobno spokojne, na emeryturze. Może nie okradną. Nie napadną niespodzianie. Nie zarżną. A muszą być trochę spokojniejszym elementem. Jedna z nich nawet dobrze po rosyjsku umie. Nigdy ja w życiu takiej rozpusty nie widziałem. Dwie baby w trzech pokojach mieszkały. Pierwszy styczeń 1940 rok. Wczoraj spotkałem lejtnanta Dubina. Przyjdzie do mnie, powiada, wypijemy, spotkamy nowy rok. Będzie kilku chłopaków i kapitan Niegoro. Ubrałem się odpowiednio. Perfum nie pożałowałem, przychodzę. A tam już wszyscy są. I kapitan Jegoro. Od czego zaczniemy, mówi Dubin. Wiadomo, od czego, mówi Synicz. No, od wódki zaczniemy, wódką i zakończymy. A może z początku herbaty chcecie, mówi Dubin. Herbata nie wódka, dużo nie wypijesz, mówię. I dawaj mi chlać. Dubin niczego na gitarze gra. My Moskwę walnęli, niech burżuje słyszą, jak Czerwona Armia bawi się. W końcu pokoju pianin dostał. Grać my nie umieliśmy na tym faszystowskim instrumencie. Ale kiedy wypiliśmy więcej, lejtnant Synicyn spróbował. I zupełnie dobrze mu wyszło. A więc Dubin na gitarze gra, my jeśli za w trawaj naśpiewamy, a Synicyn obu rękami pianino po zębach klaszcze. I tak ładnie nam szło, że my tym sposobem po to samej północy się bawili. A potem słyszę, jak Dubin mówi: drodzy towarzysze, zaraz będzie nowy rok. Zaczniemy go specjalną zakąską do wódki. Jest to najlepsze w świecie burżujskie jedzenie. Wziął dużą papierową trobę, wyrzucił zawartość na stół. No coś podobnego do strąków dużego bobu albo do małych ogórków. Co to jest, pytam. Banany! Nasi towarzysze z NKWD u jednego burżuja robili rewizję. Owocarnie miał imperialistyczny pachołek. Dawaj tu banany! Krzyczy jego, no dosyć burżującym się obżerać! Teraz nasza kolej! No nic, Dubin banany porządnej w umywalce wymył, plasterkami na talerzu pokraju, odpowiednio posolił i każdemu wódki nalał. Zdrowy piechoty! Wypiliśmy i bananami zagryzamy.
Ale cholera go wie. Jakaś niesmacznie była. Ja nawet wypuść chciałem, ale synice mówię, do tych bananów trzeba odstój pieprzu. Zaprawiliśmy banany, odstań pieprzem. I zupełnie inny smak wyszedł. Ale nic, nie podoba mi się. Pod wódkę to wolę ja banany, albo kiszone ogórki. A potem słyszę, jak Dubin mówi, te banany należy się z olejem jeść i cukrem, tylko szkoda, że nie ma. Nie zdążył on tego wypowiedzieć, kiedy kapitan Niegorow od pianina się oderwał, jeden banan jeszcze nie pokrajany wziął i mówi, otrułeś mnie, ty durniu! Nigdy ja od wódki tak prędko nie żygałem! Te banany należy się kiszone jeść, albo marynowane, aby surowe dałeś i w mordę, nie w mordę, nie w mordę. Chwycili się za nos i po podłodze się tam twoje. Od kapitan Niegorow naszego gospodarza całego bananami zanieczyścił. Trochę śmiechu była już. A potem my znów wypili. Ale na banany jakoś wszyscy apetyt stracili. Tylko Dubin dalej jadł, żeby się nie zmarnował. Szkoda, powiadam, że wam się nie podobają samo najlepsza burżujska przekąska. Tylko pewnie do nich trzeba musztardy albo chrzanów dodawać. To jak sobie tę przekąskę burżuje źrą! Wyharczał Jegorow. A ja za takie kpiny będę po ryju chlastał. Ale już nie chlastał więcej, pewnie osłabł bardzo, bo szygał on długo. Bawiliśmy się chyba tak do 3 rano. Dobrze nie pamiętam, bo przytomność od wódki straciłem. A rano zimna obudziłem się. A zimno było, bo kapitan Niegorow w trakcie zabawy wszystkie okna krzesłem powybijał i pół pieca rękami na kawę okie rozebrał. Sprawdziłem ja, czy zegarki mam, ale były na swoim miejscu. W dobrym ja towarzystwie się bawiłem i ten nowy rok przywitał. Co się ze mną dzieje? Nie rozumiem. Ale zakochałem się. I to w kim? W burżujce. Chodzę jak pijany i o niczym myśleć nie mogę, tylko o niej. Wiedziałem, że z nią łatwo nie pójdzie jak z naszymi babami, bo nasze chociaż cukną i wszy po nich kolektywnie pełzają, ale świadomość proletariacka u nich jest. I co się żołnierzowi Armii Czerwonej od baby należy, tego tłumaczyć im nie trzeba. A zaczęła się moja miłosna historia od harmoszki, którą ja na rynku kupiłem. Bo uwielbiam ją muzykę nadzwyczajnie. Dwie godziny im zagrywam, a jak czasem spać nie mogę, tej nocą grać nie lubię. Lubię ludziom przyjemność sprawić. Otóż pewnego razu gram ja sobie walce. Widzę, że w oknie po przeciwnej stronie ulicy, w budynku, jakaś śliczna panienka siedzi. Zacząłem ja ulicę obserwować. Może by ją z nogami zobaczyć. Wyszła. Elegancka. Kostium na niej zielony, żółte groszki. Kapelusik z piórkiem i wstążeczką. Pod pachą parasoleczkę i skórzaną torebą się trzyma. No po prostu kwiat, a nie kobieta. Kilka razy ja widziałem, jak ona przy otwartym oknie różne tam damskie interesy słyszała, a wszystko albo błękitne, albo różowe. Nie to, co nasze mahmudki, co chodzą jak krowy zafajpiane i drapią się w miejscach, które publicznie drapać się nie należy. Otóż postanowiłem ja kategorycznie, że z tamtą czarodziejką zapoznać się muszę. Kupiłem duży bukiet kwiatów. Chodzę ulicą. I czekam na mój ideał. Nagle patrzę, zjawia się. I w moim kierunku smaruje. No to ja walę naprzeciw niej i śmieję się jak mogę najgłośniej. Ha 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 ha
ani z mijami w ten czas, ja mówię, przepraszam, proszę zatrzymać się! O co chodzi, pyta? Mam niesamowity zaszczyt przedstawić się, jestem major Michał Nikolajewicz Zubow i fruję kwiaty pod pary w tych kartach. Może poszlibyśmy na spacer, pyta? Właśnie na spacer idę. To i ja z wami. Jeśli nie zgniewajcie się. Idziemy. A ja bardzo sprytnie, kulturalną z nią rozmowę zagaję. Ogromnie pani piękną jest. Jestem panią zachwycony. A ona mówi, to mi wszyscy znajomi mężczyźni powiadają, bardzo są ze mnie zadowoleni. A po krótkim spacerze ona mówi, coś mi się jeść chce. No to może do restauracji poszliśmy? Siedzimy. Ona mówi do kelnera, karafkę wódki i dwie butelki dubeltowego piwa podaj nam, tylko prędko. Od razu widać, że z wyższego towarzystwa wywodzi. Przygniósł nam kelner wódki, piwo. Ona kieliszki kazała zamienić na szklanki, wódki nalała i mówi, nasze kawalerskie. Wypiliśmy, a mnie aż w głowie od wódki zakołował. No bo też wypiliśmy dwie karafki wódki i osiem butelek dubeltowego piwa. A potem poszliśmy do domu. Ja nawet ośmieliłem się ją wziąć pod rączkę i nic. Nie zaprotestowała. Zapychamy sobie ulicami, uroczyście i z rozmachem, a na nas wszyscy przechodnie patrzą, nawet drogi ustępują. A na pożegnanie pytam ja ją w bardzo poważny sposób. Powiedzcie by mi, Irena Antonówno, czy mogę mieć nadzieję względem waszych dla mnie uczuć. Chciała mi ona coś odpowiedzieć, ale zemgliło ją i zaczęła naloty na ligę robić. No to ja trochę odszedłem, żeby mi nowych butów nie popeckała. I czekam. Skończyła. No w ten czas ja znów tamto pytanie jej zadałem. A ona mówi, czemu nie? Na razie jestem z was zadowolona. Tylko chciałabym od was 20 rubli pożyczyć, bo zimno się zrobiło, muszę drzewa do pieca kupić. Dałem jej tamte pieniądze z wielką ochotą. W rączkę pocałowałem i poszedłem do siebie. A po chwili patrzę, w jej oknie światło się zapada. To ja harmoszkę na barku wyniosłem i na dobranoc dalanie walczyka zagrałem. Wojskowy to by mi chętnie wszystko opowiedział.
inaczej, tylko zdrada była. Trocki zdradził Rosję w 20 roku, a dlaczego zdradził? Po to żyd! Więc co go tam naród rosyjski obchodził? A teraz ten Gruzin. Po tym nosie i po wąsie widać, że to niezły numer. Co? Zwąchałeś lepszy internet za granicą, więc Hitlerowi za dolary sprzedałeś się! A o tej przyjaźni Hitlera do naszego narodu to umyślnie trąbiłeś, żeby czujność proletariacką uśpić. Niechbym ja cię teraz dostał w swoje ręce. Nauczyłbym ja cię dialektyki marksistowskiej, sprzedawczyku reakcji. A nawet jeśli nie zdradził, jeśli Hitler rzeczywiście wykiwał cię, to co ty wargi jesteś, to już Margałów 100 razy mądrzejszy od ciebie, bo dawno wojnę z Niemcami przewidział, a ty się oddalił z całą rodziną do łagru zapachował. Fałszywa gruzińska mordo. Tatuś twój uczciwym szewcem był. Trzeba było i tobie porządnie wyuczyć się buty szczel. Nie lubiłeś tej uczciwej pracy, więc zacząłeś na popa kształcić się. Ale rozumu na to miałeś za mało, więc wyrzucili cię z seminarium jak psa. A teraz... teraz znów durniem okazałeś się, nie. Nie targuję ja ci tego nigdy. Patrzał! Z nowego miejsca! Coraz częściej... ja z panią Józefą o Rosji gadam. I o tym, jak tam jest, opowiadam. Że tu psy lepiej żyją, jak tam ludzie. Bo tam każdy każdego się boi, bo nawet dzieci na swoich rodziców donoszą. Zresztą nie mówię jej wszystkiego, bo to wstyd i strach. Mam ja jednak szczęście, że tu nikogo prócz Niemców nie boję się. No człowiek przynajmniej wie, czego się trzymać. Pakowali nas w butelkę ojcowie rewolucji. Tak ono i było. Wielkiemu Stalinowi! Hurra! 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 Po raz pierwszy w nowym roku 1945 zostałem ja naczelnikiem powiatowej milicji ludowej, a major został naczelnikiem NKWD w Wilniusie. Mam teraz do dyspozycji osobowe auto z szoferem. Tak. Teraz jestem wielkim człowiekiem. Zrobiłem, korzystając z pomocy polskich komunistów, spis wrogów ludu pracującego. Okazało się, że cała tutejsza ludność, oprócz rodzin komunistów i ich znajomych, jest faszystowskiego usposobienia. Będzie teraz dużo roboty z aresztowaniami i wysyłką do łagru. 22 grudnia otrzymałem rozkaz znaleźć w powiecie majątek ziemski na pomocnicze gospodarstwo dla NKWD. 24 grudnia udałem się w teren. Zajechaliśmy do majątku Burki. Pani Józefa wyszła z mieszkania. Widać było, że jest przestraszona. Ja wysiadłem z auta. Poznała mnie i mówi: Miszeczka, żyjesz? Nie ma tu żadnego Miszeczki! Jest kapitan Zubow, naczelnik powiatowej milicji ludowej, rewizja! Kazałem ją wziąć do mieszkania. Wziąłem ze sobą dwóch milicjantów. I mówię: proszę mi wydać natychmiast schowaną broń. Żadnej broni, powiem. Nie masz? Nie mam. Tak jak nie wrzasnę ją w mordę, jak nie wrzasnę obroni męża, która mi sama pokazywała, to pies! Oddała mi ją na brawnik. Ten zacząłem ją wypytywać o kontakty z zagranicznymi reakcjonistami za pomocą radia. Ale wyparła się znów w mordę dostała takich jak ty! Trzeba jak plus wyniszczyć, bo nic od was, prócz zdrady Związku Radzieckiego, nie można się spodziewać! A radio ja sam za pieca wyjąłem. Potem sporządziłem protokół rewizji. Mąż w Anglii
ukrywanie dezertera z Armii Czerwonej, przechowywanie broni, utrzymywanie kontaktu za granicą za pomocą radia, wspomaganie działalności partyzantów, znajomość języka niemieckiego i francuskiego, agitacja faszystowska, fałszowanie dokumentów, szerzenie zabobonów religijnych, szkalowanie Związku Radzieckiego, burżujskie pochodzenie. Pani Józefa nie chciała podpisać tego dokumentu. Mówi do mnie: róbcie ze mną co chcecie, ja tych kłamstw nie podpiszę. Kazałem ją wrzucić na ciężarówkę i pojechaliśmy do Malugów. Zastaliśmy całą rodzinę przy kolacji wigilijnej. Dlatego 24 grudnia wybrałem na dzień mojej wizyty. Antoś jak mnie zobaczyła, chciała mi się rzucić na szyję, ale odrzuciłem ją na bok. Stary Maluga wciąż nie mógł uwierzyć, że ja to robię poważnie, ale dostał kolbą dwa razy w zęby i uwierzył. Potem skonfiskowałem schowaną w stajni broń, sporządziły protokół rewizji, ukrywanie broni, działalność partyzantka, szerzenie dekadencyjnej propagandy, szkalowanie Związku Radzieckiego, ukrywanie się od służby w Armii Czerwonej, synów Majuki. Rzuciłem ich na ciężarówkę, a na miejscu zostawiłem dwie córki Malugi, żeby dopatrywały gospodarstwa u siebie w burkach. A do pilnowania przydzieliłem ich dwóch milicjantów. Na odjezdę mówię do nich: chłopcy, jak wam tu będzie nudno, to zabawcie się. Macie z kim. Lubię ja takie sprawy załatwiać natychmiast.